będąc młodą lekarką, uszczelniającą właśnie okna wacikiem przed wiatrem ze wschodu, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie stropionym. Dzień dobry, pani doktor, i rączkę medyczną całuję. Jestem ze zwycięskiej koalicji. Dzień dobry, a nawiasem mówiąc, z którego jej człona? Nawiasem mówiąc, z tego, które jest między sierpem i młotem, a styropianem. Ho, rozumiem więc, że z Unii Pracy. Widzę, że ta medyczna rączka zna się na politycznych tajnikach. A cóż to panu dolega? Oto zadzwonił dziś do mnie koleżka ze styropianu i mówi mi tak. Ty wiesz, kogo ja się w tej nowej koalicji najwięcej boję? Ciebie. Coś podobnego. Ba, powiada koleżka, post komuchy, raz, że się już sparzyły, dwa, że się nachapały, więc będą pragmatyczne. To możliwie. Chłopy, powiada, będą natomiast nieskuteczne. Jak zaczną o skupie, o nawozach i za przeproszeniem o młotach, to naród zanudzą, marszałka zdują, sejm uśpią do chrapania i przez to mniej szkody narobią. To możliwie. Ale was, powiada, trochę się obawiam, bo was się zalęgła ideologia. Jak pisał adekwatny wieszcz, mówi się Unia, a w domyśle Lenin. To też możliwie. Więc może pani doktor sprawdzić, czy umie się wylęgła. Już się kładnę na leżance. Gdy pacjent się układł, wiedziona niemylnym instynktem naukowym, wyedukowałam, że ideologia może mieć w organizmie kształt narośli, wrzodzianki albo guza. Zaczęłam więc badać pacjenta palpacyjnie w temacie obrzmienia. Pacjent zareagował niestosownym chichotem, a ja mu zawtórowałam, będąc śmieszką. I takeśmy sobie figlowali, gdy nagle trafiłam na wypukłość in medias rex. Głośno. Jest ideologia. Ukształtowana. W każdym razie macalna. No to co? Wyrżniemy. Może na razie nie. Nie? A czemuż to? Raz, że będzie bolało, a dwa, że już się do niej troszkę przywiązałem. Zaklęty powstań z lodu ziemi. Zaklęty, którym cierpi głuch. O, kochany kraj. Gdy pacjent, troszkę fałszując, oddalał się pogumnie, pomyślałam, że cały świat ma już tę ideologię z głowy, a my znowu zaczynamy abu uwo. Ech, jak Pan Bóg dopuści, to i ze styropianu wypuści. Do usłyszenia.